Ahoj moi drodzy, być może nie zdajcie sobie z tego sprawy, ale po raz drugi mówię słów kilka o najlepszych książkach 2019 roku. Dlaczego? Cóż, niestety okazało się, że pierwsze nagranie nagrało się bez dźwięku, co oczywiście napełniło mnie mosiężną frustracją, ale mimo to postanowiłem jeszcze tego samego dnia spróbować jeszcze raz. Także może bez zbędnych wstępów powiem jedynie, że to nie są tylko książki wydane w 2019 roku, ale takie, które w tym roku przeczytałem. Także mogą być i z tego roku, i z poprzedniego, i z lat poprzednich miszmasz. W każdym razie to jest top 20 najlepszych książek, jakie miałem szansę przeczytać w tym roku. Na początek rodzima autorka, która pokazała, że nastoletnia dusza może być ukazana przez dorosłego pisarza w sposób nieprzyjaskrawiony, nieudawany, ale autentyczny i jakże przekonujący. Chodzi mi tutaj dokładnie o Annę Cieplak i lata powyżej zera. To jest jedna z tych pozycji, która mnie zaskoczyła, chociaż Anna Cieplak była gdzieś tam na radarze. W każdym razie ta główna bohaterka, lata 90. Wiecie, pierwsze takie pokolenie urodzone już w wolnej Polsce. Ja także w latach 90. się wychowałem, także niektóre rzeczy kojarzę jak najbardziej z tej książki. Być może ja troszeczkę innymi drogami chodziłem ze swoimi kolegami. Tutaj dziewczyna jest główną bohaterką, ale mimo wszystko to było niezwykle. Ujmujące, szczere i niesamowicie absorbujące, fantastycznie się to czyta. Jeżeli chcecie poczuć w pewnym stopniu, jak to jest w duszy waszego nastoletniego dziecka, to lata powyżej zera mogą dać wam naprawdę niezłe odpowiedzi. Ogólnie Anne Cieplak bardzo polecam. Niestety 19 kojarzycie, jeśli oglądacie od czasu do czasu mojego Instagrama, wszystko dlatego, że jest tutaj jak nakarmić dyktatora Witolda Szabłowskiego. Ogólnie sam zamysł na tę książkę, ten reportaż jest niezwykle interesujący. bo Tutaj autor postanowił opowiedzieć historię wielkich teranów przez perspektywę ich kucharzy. Mamy tutaj Idiamina, Fidela Castro. Pol Pota, kto jeszcze jest Saddam Hussein i Enver Hoxha. To jest nie tylko taka kulinarna przebieżka po tym, co tera nie lubią, ale też wiecie, po nastrojach politycznych, jakie były wtedy, ale i społecznych. Czasami wnioski są być może nieoczywiste dla Europejczyka i tym bardziej warto się z tą pozycją zainteresować. Szczególnie, że moim zdaniem to jest polityka w takim bardzo przy, łatwo przyswajalnym wydaniu świetnie jest napisane sam pomysł wyjściowy jest kapitalny i ci bohaterowie oni sami sobie mają jakieś interesujące iskry charyzmy a Witold Szabłowski bardzo dobrze potrafi to wysunąć na pierwszy plan mm -hmm. Na miejscu 18, przedstawiciel wydawnictwa Pausa. Mowa tutaj o i jego koniec Edim. Ogólnie rzecz biorąc, czytałem już historię przemocy Edwarda Luisa i to nie do końca do mnie trafiło. Mam wrażenie, że te narracje stosowane przez autora do mnie nie docierały. Za to tutaj, w tej bardzo autobiograficznej opowieści, w której Edward opowiada o swoim dzieciństwie przez swoje alterego, no muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo smutna historia i przejmująca, a przy tym niezwykle absorbująca. Czasami chce się przytulić tego głównego bohatera i powiedzieć mu, że wszystko będzie dobrze, że ten mały, mało miasteczkowy, zaściankowy świat, w którym się rozwija i w którym niestety musi się wychować, nie jest jedynym światem, i że gdzieś tam za murem czeka go coś naprawdę ważnego. No myślę, że nawet jeżeli wychowacie się w innych warunkach, albo nie wiem, dochodziliście do swoich pasji, zainteresowań, czy, czy do swojej pracy innymi drogami, to mimo wszystko łatwo się porozumieć z Edin w tej książce i łatwo dojść do wniosku, że ta historia mogła się zdarzyć praktycznie wszędzie, także w niewielkiej, polskiej, rodzimej mieścinie. <laughs> Miejsce 17 to absolutna świeżynka, nieodlegle zakończona, a jest nią, cóż, książka naszej noblistki, Olgi Tokarczuk, dom dzienny dom nocny. No i powiem Wam tak, to jest troszeczkę, mam wrażenie, taki rozbieg przed biegunami, przed księgami Jakubowymi. Jeżeli czytaliście te dwie pozycje, to możecie dojrzeć tutaj pewne aspekty, taką bardzo rozbudowaną narrację wokół wątków powiedziałbym, takich biblijno-mitologicznych, takie rozbicie struktury narracyjnej na taką jedną drobną, wiodącą opowieść i wokół niej inne poboczne opowiastki. To się moim zdaniem fantastycznie sprawdza. Ma coś w sobie ten dom dzienny, dom nocny. Z opowieści braci Grimm, z jakiejś biblijnej przypowieści. Oczywiście nie jest to lektura dla każdego, niektóry może być nudna bądź przytłaczająca, dla mnie jest w jakiś sposób tantryczna, metafizyczna i wpływająca na taką hipnozę, wprowadzająca w jakiś trans. W każdym razie, dom dzienny, dom nocny. Mam wrażenie, że ten tytuł trochę wyznacza ścieżkę lektury, tak żeby najbardziej się nią nasycić. Na miejscu 16 kolejny reportaż, tym razem taki, który sprawia, że możecie mieć obawy przed zaśnięciem po nosach i każda wizyta do lekarza może się wam kojarzyć nieszczególnie pozytywnie. Wszystko dlatego, że mowa tutaj o agonii Pawła Kapusty. No, jest to pozycja, która szczerze mówiąc bardzo zbiła mnie z tropu, bo ja mniej więcej wiedziałem, co się dzieje przez media. Moi rodzice także w pewien sposób są w, tej, są w tą służbę zdrowia e, zaangażowani. No, ale jednak wiecie, jakieś poboczne historie to jest zupełnie coś innego niż takie szerokie spektrum opowieści. Jakie Paweł Kapusta serwuje. Bo to nie tylko jest. Y Wizerunek lekarzy, ale także wizerunek pacjentów. Także mam tutaj lekarzy w służbie więziennej, a w zasadzie strażników, którzy też po trosze się tym zajmują. W każdym razie, jak już mówię, duże spektrum przypadków, dużo perspektyw. To jest bardzo fajne, że są różne zawody. Trafia się tu i pielęgniarka, i lekarz, i stomatolog, jak dobrze pamiętam. Jest naprawdę tego dużo. Wszystko jest napisane z dużym wyczuciem. Widać, że Paweł Kapusta lubi oddać pole do pisu swoim rozmówcom, i wszystko to składa się na bardzo. Przyswajalną opowieść, taką, która się fantastycznie pochłania, ale wiecie, jest ten strach z tyłu głowy, no bo jednak nas też kiedyś to spotka, i po tym względem jest to zdecydowanie pozycja przerażająca, ale warto się z nią zapoznać, że potem odkładać grosz do grosza na wizyty prywatne. No mało pozytywnie, ale świetna rzecz. <laughs> Na miejscu 15 pierwszy debiut, ale nie ostatni w tym zestawieniu. Debiut zagraniczny, ale jakże obiecujący i pokazujący, że autorka może nam zawojować świat. Mowa tutaj o asymetrii lisy Halliday. Poza tym, że przepięknie ta układka wygląda, naprawdę robi wrażenie. No to muszę Wam rzec, że wziąłem je tak ciężka z zaskoczenia. Nie spodziewałem się, że ten splot dwóch opowieści w jednej tak bardzo mnie wciągnie i zaangażuje. Bo mam tutaj zarówno historię Amara. Amerykanina irackiego pochodzenia, który szuka swojej tożsamości narodowej, troszkę błąka się w tym świecie, szukając jakiegokolwiek sensu. Tą drugą opowieścią jest takie, no można powiedzieć, quasi autobiograficzne rzeczy, związane z samą autorką, która miała swego czasu romans z Filipem Rofem. Nie jest to tajemnicą i postanowiła jakoś te swoje wspomnienia wpleść w drugą opowieść, w której mam do czynienia z związkiem kobiety ze starszym i bardzo poważanym autorem, który bardzo bardzo liczy na nagrodę Nobla. I powiem Wam, obie te opowieści mnie wciągnęły, obie mnie w jakiś sposób porwały. Ta z Amarem była troszeczkę trudniejsza, ale mam wrażenie, że one, mimo że się wydają tak bardzo od siebie odległe, w tej pozycji jakoś świetnie z sobą korelują i tworzą jakąś jeden, jakiś jeden splot naprawdę angażującej i porywającej historii, która jest po prostu świetnie napisana i tak się pędzi od zdania do zdania, bo Halliday ma naprawdę fantastyczny rytm i zmysł tworzenia kolejnych konstrukcji Narracyjnych. Na miejscu 14, najlepsza biografia tego roku. Troszkę się obawiałem gabarytów, ale okazało się, że zupełnie niepotrzebnie mowa tutaj o Stevie Jobsie, Waltera Isaacsona. Ostatnio napisał o, o Da Vinci, się nie mylę. W każdym razie, dla mnie Jobs był postacią obojętną. Bardzo podobał mi się film danego nie był dokument Alexa Gibneya, ale wciąż nie potrafiłem złapać fenomenu tej postaci, tego popkulturowego bożyszcza, mam wrażenie, że Isaacson trochę mi to ułatwił, bo w końcu widzę postać bardzo skonfliktowaną, postać niejednoznaczną, złą, okrutną, wredną, a przy tym wspaniałomyślną i nie boję się tego słowa powiedzieć genialną, osobą, która zdecydowanie zmieniła nasz świat i bardzo trudno ją uchwycić, cały czas wydaje się prześlizgiwać między łatwymi ocenami, bo bywa i anielska, i brudna, chociażby ten wątek Córki, do której Jobs się nie przyznawał, jest naprawdę taki odstręczający od tej osoby. Mo to jest ona fascynująca, chociaż jak mówię, niejednoznaczna i pod wieloma względami zwyczajnie okrutna. I chociażby dla tych przeciwieństw, wydaje mi się, że warto sobie pozwolić na przeczytanie jej pozycji. Szczególnie, że jak mówię, być może gabaryty są ogromne, ale czyta się to świetnie, bo to nie tylko historia Steve'a Jobsa jako nietuzinkowej postaci, która zmieniła świat, ale też całego. Technologicznego rozwoju i technologicznego rozbuchania, jaki widzieliśmy na przełomie ostatnich 40 czy nawet 50 lat. Miejsce 13 wcale nie pechowe dla kolejnego debiutanta, tym razem rodzimego. Mowa tutaj o Macieju Marciszu i jego wspaniałych taśmach rodzinnych. I ja wiem, że ta okładka wydaje się jechaniem na nostalgii, ale nie. To nie ma z nostalgią nic wspólnego, bo chociaż mamy bohatera, który wydaje się takim rasowym milenialcem, który miał, wiecie, miał fantastyczny talent, niezłe wystawy i różne pomysły, nagle skończył na bruku, nabrał kredytów i mu się nie wiedzie, bardzo łatwo byłoby taką postać dyskredytować, szczególnie że pochodzi z dobrego domu, ale to wszystko nie jest takie proste, bo Marcisz nie tyle opowiada o tym zagubionym chłopaku, ale też opowiada o o jego ojcu, bo tutaj te historie trochę się przeplatają, skaczą te taśmy rodzinne po czasie, trochę się bym powiedział, przewijają. No i bardzo ważny jest tutaj pieniądz, bardzo ważne jest dążenie do sukcesu, bo ten jego ojciec bardzo wiele musiał poświęcić, żeby wznieść się na taki ani inny poziom. Więc jest to opowieść o pieniądzach, jest to opowieść o rodzinie, a przede wszystkim jest bardzo. Wciągająca. mam wrażenie że kolejne zdanie się nie tle pochłania połyka co pożera wręcz to przywodzi mi troszeczkę na myśl Pisanie w stylu małeckiego, tak dużo jest w tej emocji w małych zdaniach, ale to mimo wszystko jest coś troszeczkę innego, trochę bardziej mam wrażenie dynamicznego i ostrego. W każdym razie jest to autentyczne, jest to szczere. Ja to kupuję, te taśmy rodzinne nie są zbudowane nostalgią, ale postaciami, ich dążeniami do sukcesu w różnych miarach, w których mam wrażenie troszeczkę zagubiło się to, co jest naprawdę ważne. Pozycja D12 może Was zdziwić, że tak nisko, ale naprawdę masa była tych wspaniałych rzeczy i tutaj, szczerze mówiąc, każde miejsce na liście mogło być zupełnie gdzie indziej. W każdym razie na miejscu 12 coś, co zbiło mnie z tropu absolutnie nieraz, mowa tutaj o hańbie Kociego. Mam wrażenie, że teraz chyba mówię to dobrze oby. W każdym razie, o czym jest hańba? Hańba jest o Dawidzie. Dawidzie, który jest wykładowcą, niespecjalnie lubi swoje życie, ale lubi swoją pozycję wykorzystać. Potem można odnieść wrażenie, że życie wykorzystuje jego w różnych aspektach. Są to twisty, są zwroty akcji, są zmiany nastroju, są zmiany narracji. No, cóż, nie dziwię się, że autor dostał Nobla, skoro w takiej książce potrafił stworzyć tak wiele nurtów, tak wiele opowieści. Taki wielki miszmasz emocji, doprawdy wydawałoby się, że już po jednej trzeciej wiem co się dzieje, a nagle dostajemy taki strzał w twarz i nie wiadomo co dalej i trzeba się pozbierać, trzeba znowu poskładać te wszystkie klocki na nowo. Lubię autorów, którzy troszkę zmieniają status quo. Hańba znakomicie napisana, piękny styl, taki szarpiący jak drut kolczasty, taki wchodzący pod skórę, no absolutnie obiecująca rzecz. Mówią, nie oceniajmy po wyglądzie, ale czasami okładka potrafi przyciągnąć do przedstawiciela. Mwa tutaj o pozycji 11, czyli kurcie wonegucie jego rzeźni numer 5. I musicie przyznać, Boże, jak to pięknie wygląda. Ogólnie ta edycja zysku, to wznowienie woneguta w ich wydaniu jest fenomenalne wizualnie. Zobaczyłem tę okładkę i wiedziałem, że muszę przystać, chociaż miałem dwa inne woneguty na półce, al mówię, dobra, ta rzeźnia numer 5, tak bardzo chwalona. I słusznie, bo to jest obraz wojny, który nie zobaczcie w filmach. Nie ma tu zagrożenia heroizmu ani zagrożenia takiego straczeńczego, wiecie, takiej wiary w wasz kraj itd., itd. Tu jest po prostu podejście zwykłego, przeciętnego człowieka, na którego losach wojna położyła ogromny ślad, tak powiedział, fundament, którego nie dało się zmienić. To jest na połę opowieść autobiograficzna. Co prawda, te wszelkie wydarzenia, te wszelkie spojrzenia Wonego, te wrzucają w jakąś inną, wymyśloną przez siebie osobę, ale czuć w tym szczerość, czuć autentyczność i czuć, że ktoś tam był. Ktoś to widział i ktoś to zwyczajnie poczuł. Także tutaj opowieść człowieka w różnych etapach jego życia. Wojna jest tym kluczowym, który wpływa na wszystkie inne. Rzeźnia numer 5. Tak powinny wyglądać powieści antywojenne. No i cóż misiaczki, pozycja dziesiąta. Brakowało tu troszeczkę komiksów, ale spokojnie mamy teraz natarcie. Wszystko dlatego, że pora na powrót Mrocznego Rycerza w wydaniu Franka Millera. I cóż ja Wam mogę powiedzieć? Jestem fanem Batmana, o czym raczej powinniście wiedzieć. Uwielbiam w zasadzie każdy z nim komiks, który dotąd przeczytałem, ale powrót Mrocznego Rycerza jest zdecydowanie najlepszy. Wszystko dlatego, że Frank Miller ukazuje Batmana jako takiego człowieka już na ostatniej prostej, złamanego, zniszczonego, próbującego jakoś powiązać koniec z końcem, ale nie radzącego sobie z Gotham City na granicy upadku. Tutaj nawet nie chodzi o tych wszystkich przestępców, ale także o media, które nakręcają spirale przemocy, o tą tabloidyzację, która ogłupia ludzi i nawet ten wielki, mroczny rycerz nie jest w stanie sobie do końca porazić z tym złem, które można odnieść wrażenie wypływa z każdego rogu. No naprawdę to jest coś, co zdecydowanie warto przejść nie tylko dla fanów Batmana, ale po prostu dla fanów kapitalnych, angażujących Niezwykle zmyślnych opowieści, jak spojrzymy na to, co dzieje się w dzisiejszym świecie. Istnieją autorki, które potrafią ukołysać swoją opowieścią przenieść w inne miejsce w inny czas, to zdecydowanie jedną z nich jest Elena Ferrante. No cóż mogę wam powiedzieć, genialna przyjaciółka absolutnie mnie porwała. To jest pierwsza część cyklu neapolitańskiego. Ta opowieść o Elenie, która w pewien sposób została taką największą powierniczką Lili, ale to działało troszeczkę w jedną stronę. Ta przyjaźń jest bardzo bolesna, bo ja na przykład mam takie przybłyski ze swojego własnego życia, kiedy te przyjaźnie były dość toksyczne i koniec końców Wiele coś zostawiły złego niż dobrego, i ta przyjaźń pod pewnymi względami też taka jest. Zresztą ta opowieść o tych Włoszech, o tymne Apolu, w stanie rozkładu, w którym rozwijają się te obie bohaterki, i tymne Apolu gdzieś tam dalej, bogatym, który tworzy jak, jakąś ogromną, nie wiem, linię, przez którą jak się przejdzie, no to już nie ma żadnego powrotu. Jest tu jakieś przejście w miejscu, w czasie. Kapitalnie to Ferrante portretuje, ja czuje smaki, czuje zapachy. No, i jest to absolutnie coś obezwładniającego, i ta przyjaźń jest bardzo autentyczna. Te wszelkie uczucia, to jakieś wewnętrzne niedowartościowanie Eleny względem pozornie lepszej Lili. To jest też fantastycznie, jak ta przyjaźń ewoluuje. Jak te dzieciaki rozwijają się nagle w dorosłych ludzi i zupełnie się zmieniają, jak nagle muszą dorosnąć. To wszystko jest znakomicie przez autorkę uchwycone. Ja czuję, że. Że ten czas płynie i ten czas rzeczywiście coś zmienia, że te relacje naprawdę ewoluują. Cóż Wam mogę powiedzieć więcej? To jest bardzo obiecujący początek cyklu. Jeżeli następne części to utrzymają, no to myślę, że znalazłem prawdziwą autorską perełkę. Nic tylko czytać. Mm. Na miejscu ósmym kolejny komiks, który no cóż, popłynąłem, odpłynąłem, zatopił mnie absolutnie. Wszystko dlatego, że to te kawały niskich lotów, to fale oczywiście, które ostatnimi czasy też mogliście tu zobaczyć. No, ogólnie biorąc, sam punkt wyjściowy jest prosty. To jest opowieść podzielona na dwie części. Pierwsza jest autobiograficzna. Jest związana ściśle z autorem, z jego związkiem, z dziewczyną, która jest chora na raka kości. Druga natomiast dotyczy historii surfingu, czyli takie podstawy, podstaw geneza. No i do tego najbardziej kultowe, najbardziej istotne dla rozwoju surfingu osobistości. I powiem Wam tak, ja wiem czy to brzmi. Jakby to nie mogło z sobą działać, ale bardzo dobrze działa. Mam wrażenie, że ta historia surfingu pomaga odpocząć, a może inaczej ochłonąć po tych wydarzeniach, które są bardzo emocjonalnie sprzężone, które są bardzo mocne, jeśli chodzi o uczucia, i że ta historia surfingu pokazuje, że zawsze coś po nas zostaje. Bo tutaj jednak bardzo ważny jest temat choroby, bardzo ważny jest temat śmierci, bardzo ważny jest temat relacji i to jest absolutnie ujmujące, że coś, co na początku stwarza obawy, że będzie jak kolejne gwiazda naszych wina, okazuje się piękną, poetycką, minimalistyczną powieścią o miłości, o życiu, o tym jak bardzo wiele tracimy w swoich codziennych egzystencjach i nie doszukujemy się w nich jakichś pięknych uśmiechów losu, które mogą być naprawdę ujmujące i ja wiem, że to brzmi banalnie, a jeśli przeczytacie fale, zatopicie się w tych obrazach, w tym fenomenalnym połączeniu i korelacji tego, tego jak chłoniemy te piękne barwy, bo tutaj każda Każda opowieść ma inną barwę. Koralowa to barwa historii surfingu, autobiograficzna, taka morska, zieleń złączona z niebieskim. Ten komiks i pięknie wygląda, i jest piękną opowieścią, jest w niej takie serce jest prawdziwa potrzeba ukazania nam piękna, które nam umyka. Panie Jakubie, pan mi musi wybaczyć, bo na siódmym miejscu pana pozycja, ale nie dlatego wybaczyć, poniknie, że myślałem, że to wszystko pójdzie w bardzo złą stronę, ale nie, horyzont pokazał mi, jak bardzo się myliłem. Bo ta opowieść o Zuzie i Mańku, o Zusie, która odkrywa historię swojej rodziny i o Mańku, który musi sobie poradzić z jego wojennymi zaszłościami, z tym jak radził sobie na misjach w Afganistanie, jak bardzo musi sobie poukładać to swoje życie, bo nie radzi sobie w tej. Rzeczywistości aktualnej, i te dwa losy jakoś się sobą sprzężają. Jest tu trauma, jest tu smutek, jest tu żal, ale i są radości. Jest powolna droga do tego, żeby się jakoś pozbierać, żeby uchwycić znowu to życie. I jak to u Małeckiego w najlepszej formie bywa, jest taka masa emocji w małych słowach. To wszystko jest napędzane tak uzależniającą treścią, że jak weźmie się horyzont do ręki, nie daj Boże, ma się litr herbaty przy sobie, no to nie ma zmiłu i cały dzień w plecy. Horyzonty za nami jest się z czego pośmiać, jest nad czym uronić, łzy. Małecki w najwyższej formie. Pozycja szósta to dla mnie troszkę zaskoczenie, bo choć niezwykle cenię tego autora, nie myślałem, że w reportażu połączonym ze Sajem tak znakomicie sobie poradzi. Mowa tutaj o Jonathanie safranie, Fuerze i jego zjadaniu zwierząt. Fuer przygląda się ogólnie rzecz biorąc przemysłowej hodowli, chociaż też inne aspekty, które są związane z jedzeniem i z ekologią, mają tutaj miejsce. I wiem, jak to brzmi w tej dzisiejszej nagonce która jest dość, mam wrażenie, jednostronna, bo forma coś takiego on mówi: nie tyle przestańcie jeść mięso, ale zastanówcie się nad swoimi zwyczajami żywieniowymi. Może warto to ograniczyć? Może warto się troszeczkę zastanowić, jak w jak szerszej perspektywie może to. Wyglądać. W dodatku daje fantastyczne przykłady w tej książce, takie bym powiedział kolażowe, które sprawiają, że ta wyobraźnia na temat, no nie wiem, przechowywania tych zwierząt, ale też spożywania ich ilości, no jest dość druzgocąca. Przy tym, jak już mówię, autor niczego nie narzuca, bardziej przedstawia inny punkt widzenia, inną perspektywę i warto się z nią zapoznać. Ja z mięsa nie zrezygnowałem, ale je znacząco ograniczyłem, także myślę, że że to jest duży krok do przodu i fajnie, że są takie książki, które tyle mówią, że jesz mięso jesteś najgorszym człowiekiem na świecie, tylko mówią może troszeczkę warto ograniczyć, może lepiej postawić na jakość, jeść mniej ale lepiej, co brzmi bardzo logicznie ale mam wrażenie, że na co dzień o tym zapominam. Poza tym bardzo wciągająca jest ta treść którą tworzy For, ale on jak zwykle ma i fantastyczne metafory i potrafi ująć pewne myśli w punkt. Jest ten jego rytm bardzo potoczysty i taki wciągający, mimo że często o dość obmierzłych o rzeczach i czasem dość zaskakujących bo tutaj są takie małe osobistości małe bym powiedział ludzkie zwroty akty których absolutnie byście się nigdy w życiu nie spodziewali nie dziwcie się, że może troszeczkę inaczej wygląda to w kadrze, musiałem nagrać całość w dwóch częściach, w każdym razie pora na małe manipulacje przy miejscu piątym, wiecie, to moja lista, moje zasady, jak sobie pomyślałem, że pozycje ex są jak najbardziej mile widziane i w związku z tym zobaczcie tu nie jedną, a dwie pozycje, oto i one. Detroit w wydaniu Charlie'ego Ledafa i Błoto Słodsze Niż Miód w wydaniu Małgorzaty. Reimer. I może dlaczego te pozycje są obok siebie? Każda z nich opowiada o innej rzeczywistości, w innym czasie i miejscu, ale mam wrażenie, że komunistyczna Albania, o której odpowiada Reimer i Detroit czasów współczesnych, to są to obie struktury Obie struktury mam wrażenie na granicy upadku, takie, które naprawdę degenerowały i degenerują ludzkie istnienia. Uchodźcy, bazowało to wszystko na tym, że to był terror, to była absolutna komunistyczna terenia. I U nas w Polsce nie było różowo, ale mam wrażenie, że przy tym, co było w Albanii, no to jednak był jakiś absolutnie. Wyższy poziom. Detroit, tymczasem kiedyś Krezus Przemysłowy w Stanach, a teraz miasto na granicy upadku, które, no cóż, nie wygląda najlepiej, a w ustach Ledafa, w zasadzie jego słowach, przedstawia się chyba jeszcze gorzej. Małgorzata Reimer stawia nam bardzo pieczołowite, świetnie napisane i złożone relacje, które ukazują różnorodne środowisko komunistycznej Albanii, bo mamy tu zarówno osoby, które były na szczycie i zeszły na sam dół, mamy także osoby, które lubiły Envera Hoxha, a są i takie, które zostały, były nikim, powiedziały jedno słowo za dużo i to zniszczyło ich życie. To jest absolutnie przytłaczająca opowieść, która sprawia, że troszeczkę inaczej myślimy o naszej rzeczywistości, o tym, że w sumie mamy teraz naprawdę sporo szczęścia. Tymczasem Uledafa, to jest trudne do wyobrażenia, bo owszem, znana jest mi mniej, mniej pociągająca strona amerykańskiego snu, ale Detroit, no to jest już, wiecie, to jest takie miasto wysypisko, bym powiedział, ludzkich istnień i spoglądać, jak to wszystko odkrywa w kawałek po kawałku, jak ten mieszkaniec, który powrócił z wielkiej metropolii do swojego rodzinnego miasta i sposób, w jaki to Ledaw przedstawia, bo on ma taki absolutnie narkotyczny, ostry, bezkompromisowy język. Ledaw nie bierze jeńców, wielu może odrzucić, a dla mnie to jest jak hałas świeżego powietrza na reporterskim poletku, co by nie mówić Obie pozycje znakomite i obie zdecydowanie nie tyle warte uwagi, ale takie, które przystać absolutnie trzeba. Na miejscu czwartym kolejna moja magiczna manipulacja. Wszystko dlatego, że moim zdaniem to był rok opowiadań, przynajmniej dla mnie. Trafiłem na masę fantastycznych zbiorów i tym razem pokażę Wam dwa. Czym jest człowiek Dawida Szalaja i nowy do dowód Eugenii Desa. No i powiem tak, po pierwsze... Dzięki Bogu, że na to trafiłem, bo Eugen to jest tak znakomity autor, tak dobry. Chwilę po tym nowym dowodzie przeczytałem Przekleństwa Niewinności i Middle Sex i choć żadna z tych jego opowieści nie dorównała tym opowiadaniom, to i tak były to rzeczy na naprawdę bardzo dobrym poziomie. To jest autor, który opowiada o tak różnych rzeczach, tak różnych perspektywach, tak różnych punktach widzeniach, a mimo wszystko wciąż się nie gubi, wciąż znajduje w tym coś ciekawego, wciąż tak fantastycznie potrafi wcielić się w postaci, które przedstawia i losy, o których opowiadał do wydowód różnorodny, chociaż to, co łączy z czym jest człowiek, mam wrażenie, widok kryzysu męskości, a w zasadzie troszeczkę hmm, odkrywanie go na nowo. Może nie tyle kryzys, ale też nowy mężczyzna, w troszeczkę innym wydaniu się, że to jest jeden z ciekawych tropów nowego dowodu, aczkolwiek zdecydowanie nie jedyny. Tuż jeszcze Eugenidesie gość, który potrafi wytworzyć znakomity rytm, który sam się napędza i który jak już zaczniecie, nie będziecie w stanie go odłożyć. Czym jest człowiek? No to jest portret kryzysu męskiego albo w zasadzie nowego obrazu mężczyzny, jak już wspominałem. W kilku historiach każda z nich jest inna, każda dotyczy innego punktu życiowego, w którym są ci mężczyźni. Czasami to są e, dopiero, nie wiem, dorastający chłopak, czasami to jest e, człowiek na ostatniej swojej życiowej drodze, który już wszystko zapomniał. Jest mu absolutnie wszystko jedno. W każdym razie każda z tych opowieści doda jakąś cząstkę z nich zostaje jakiś trybik, dzięki czemu cały ten mechanizm jest w jakiś sposób pociągający, jak sobie same te historie w sobie, jak oddzielne byty działają bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że dopiero jak złożymy je w całość tworzą nam jakiś kompleksowy obraz, który nie jest prostacki, ale rzeczywiście ma w sobie wiele ziarenek prawdy. Także oba zbiory serdecznie polecam eugenidesa jako autora. Zdecydowanie na szaleja czekam, bo z tego co wiem, pauza będzie wydawać jedną z jego powieści, także jestem niezmiernie ciekaw no i cóż, opowiadania, do nich należał ten rok. Miejsce trzecie już bez oszustw, ale za to z pozycją, której możecie się tutaj nie spodziewać. no Bo jednak komiks nie wiem, czy był rok temu na pudle. Bardzo możliwe, historia, albo się powtarzać. W każdym razie porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym rozczest. No rozczest ona już y, od wielu, wielu lat w prasie pokazuje swoje fantastyczne komiksy, które co prawda wydają się bardzo prostą, bardzo lekką kreską, ale koniec końców, mają w sobie tyle emocji i tyle ekspresji, że nie dziwię się, że zrobiły taką karierę. To porozmawiajmy o czymś Przyjemniejszym to jest opowieść autorki o jej w ostatnich latach związanych z rodziną, z matką i z ojcem, który musiała się opiekować. Ona była bardzo późnym dzieckiem, jej rodzice mówiąc oględnie, są bardzo starzy, I ta opieka nad nimi często jest trudna, często jest odstręczająca i często wzbudza frustrację. I to, co jest piękny rozczest, ona z jednej strony potrafi zawrzeć całą czułość, empatię i miłość, z drugiej strony wyrazić wszystkie złości, frustracje, żale i powiedzieć, że to nie jest nic złego. Dzięki temu jest to z jednej strony pozycja absolutnie przezabawna, z drugiej natomiast zdecydowanie skłania do refleksji i bywa nieraz i nie dwa wzruszająca pokazuje nam także taką zwykłą ludzką stronę radzenia sobie w trudnych sytuacjach takich jak pomoc w odchodzeniu naszym bliskim ale i zmaganiu się z tym że owszem to trudne powinno się tak robić powinno się wspierać a z drugiej strony to czasami niezwykle irytujące i potrafi doprowadzić do czystej pasji taka ludzka Opowieść o tych trudnych związkach z rodzicami, pewnych niedopowiedzeniach i o tym, że kurczę koniec końców, gdy przychodzi do spotkania ze śmiercią, to wszystko jednak troszeczkę traci na znaczeniu, ale o tym wszystkim jednak wciąż warto i należy pamiętać. Tak. Także nie tyle porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym, ale przeczytajmy ten świetne połączenie komiksu i pamiętnika, które bardzo dobrze się sprawdza i myślę, że dla wielu może być świetną, świetnym pierwszym krokiem, żeby zacząć te historie obrazkowe bardziej doceniać. Na drugim miejscu, czyli o krok od końcowego zwycięstwa, mamy jednego z klasyków, arcyklasyków. Można powiedzieć: jednego, którego tak troszeczkę omijałem umyślnie, troszkę bojąc się rozczarowania, ale okazało się zupełnie niesłusznie. I dlatego też Solaris Stanisława Lema jest na miejscu drugim. Powiem Wam tak, nie myślałem, że to będzie taka opowieść, bo wiadomo. Inne światy, kosmos, nauka itd., itd., ale okazuje się, że to nie tylko opowiada o tym kosmosie wokół człowieka, o tych nieodgadnionych terenach, nieodgadnionych teoriach i istotach, ale o tym kosmosie w nas samych, w tych trudnych emocjach, niespełnieniach. Tych, co by było gdyby z przeszłości, ale tych także głupich stratach i głupich błędach, jakie tkwią w człowieku i nie potrafią go opuścić do końca życia. O tym też jest Solaris. I wydaje mi się, że właśnie dlatego tak znakomicie ta opowieść o człowieku, który trafia na stację kosmiczną i ma się. Przyjrzeć tej nieznanej istocie, która bardzo przypomina taki, nie wiem, ocean myśli, można tak powiedzieć. Ma się jej przyjrzeć, ma sprawdzić, o coż tutaj chodzi, a tak naprawdę chyba on jest tym najważniejszym oceanem myśli, z jakim mamy tutaj do czynienia, także przenikliwa, wciągająca. Napisana, owszem, są to fragmenty naukowe, które mogą troszeczkę was wybić z rytmu, ale wciąż to jest przystępna rzecz. Żałuję, że nie było takiej lektury w szkole. Wydaje mi się, że mogła ona otworzyć wiele fajnych, interesujących yy, takich horyzontów, do których wcześniej nie miałbym w ogóle startu. Wielka szkoda, że tak późno ten lem do mnie dotarł, ale lepiej późno niż wcale. I powiem wam, no to jest niezły kosmos, po prostu w jaki sposób lem eksploruje i wszechświat, i człowieka, i jak łączy to wszystko, i pokazuje, że jedno z z drugim pięknie się łączy, koreluje. No to drugie miejsce nie jest przypadkowe. Będę do tej powieści wracał i zdecydowanie to jest klasyka przez K, która znakomicie się broni. A przecież to już tyle lat temu powstało. No niezwykły umysł. Niezwykła książka. Moi drodzy, pora na miejsce pierwsze i po raz kolejny moje machinacje, bo przyznaję mnie egzekwo, co może niektórych zaskakiwać, ale wierzcie mi, dobrze wiedziałem, co robię, bo to w pewien sposób udowadnia Taka piękna i różnorodna jest literatura. Także pierwsze miejsca, że do Olgi Tokarczuk i jej ksiąg Jakubowych, ale i do mikrotyków Pawła Sołtysa. Owszem, tu mam nie radość w ręku, ale chodzi mi bardziej o ukazanie wam, mikrotyki pożyczyłem, o ukazanie wam pewnej różnicy. Spójrzcie. Dwie pozycje, które tak bardzo różnią się objętością, obie wspaniałe i moim zdaniem obie siebie warte pod różnymi względami, bo owszem, może i Księgi Jakuba Olgi Tokarczuk, to jest takie monumentalne dzieło, które okazuje historię i bardzo dobrze króluje ze współczesnymi czasami, które pokazuje podróż po religiach Jakuba Franka, po jakich spojrzeniach na rzeczywistość, na mentalność ludzką, na jakąś tożsamość religijną i kulturową pod innym kątem. Nie ta powieść mam wrażenie, że ja pływałem w niej w i przestrzeni, siedziałem przy małym, zbutwiałym, zwilgotniałem biurku i przy takiej malutkiej świeczce, przy tym drobnym, świecącym Knocie i chłonąłem to wszystko. Ja byłem w tych czasach, który przy Olga to Karczuk, i ja jakoś się kompletnie w nich zatopiłem, zagubiłem, czytałem tą książkę długo, to jest prawie tysiąc stron ale nie żałuję ani dnia. To była niesamowita podróż. Jest tu wszystko o religijnym ekstremizmie, jest tutaj wszystko o giętkiej ludzkiej woli, jest o tym, że czasem widzimy Mesjasza tam, gdzie nie trzeba, ale też jakieś łatwowierności i też pragnieniu, żeby znaleźć kogoś, kto wskaże nam sens w naszym życiu. No jest tu masa tropów, mówiłem o nich zresztą w recenzji, którą Wam serdecznie polecam. Także duża, monumentalna bardzo fajnie, że dostała Nobla w tym roku, bo akurat czytałem, w tym roku jest Nobel. Super się złożyło. Jeśli ktoś wątpi, czy, czy to nie jest czasem jakaś podkładka, zobaczcie recenzję. Z tego roku myślę, że wszystko będzie jasne. Natomiast mikrotyki, taka drobna rzecz, taka drobna rzecz, siedzi mi w głowie do dzisiaj. Przez jeden dzień ją czytałem powolutku, powolutku. Chciałem sobie dawkować to opowiadanie jak najdrobniej, jak najdrobniej. I udało się rozciągnąłem to na dzień, dwa. Ale mimo wszystko, kurczę, no... Magia słowa Pawła Sołtysa, sposób w jaki konstruuje zdania, w jaki buduje metaforykę, w jaki ukazuje coś w tak nieoczywisty sposób, w jaki sprawia, że te postaci są na wyciągnięcie ręki, czuje, czuje jaką mają gładką skórę, jak mają bijące serca, to wszystko wyłania się w Sołtysowych porównaniach, w budowaniu historii, które czasem trwają jedną stronę albo kilka kartek, a i tak mają w sobie magię, mają w sobie ten Tą, ten szeroki, ogromny, niezgłębiony kosmos, który chociażby Belem nam tak fantastycznie pokazał kilkadziesiąt małych historii, a o takiej sile rażenia, o której zapomnieć nie mogę. I to jest piękna literatura i to są moi fantastyczni zwycięzcy mikrotyki i księgi Jakubowe. Pokazuje to, jak fantastycznie działa literatura, jak bywa a nie do odgadnięcia, jak bywa zaskakująca, jak potrafi nas wziąć z zaskoczenia, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak. Przepiękny był to rok, wiele zacnych lektur myślę, że się o tym bardzo dobrze przekonali. Teraz pozwólcie, że odłożę te magiczne pozycje i powiem Wam tak. Dziękuję za uwagę. Muszę jeszcze wspomnieć, niektóre pozycje to te miejsca... Poza pierwszą trójką, tak mi się wydaje, to mogło być naprawdę różniście te pozycje czasami o włosek, Jedna była przed drugą, czasami to była magia chwil, także nie przywiązujcie się. Chciałem dać wam 20 pozycji, bo uważam, że każda z nich zasługuje na które zdecydowanie. Ciem o niej opowiedzieć, chciałem ją przedstawić, bo myślę, że, że może być to jakaś podpowiedź do waszej biblioteczki, albo coś na rozpoczęcie nowego roku. No nie wiem. W każdym razie fajnie mi się o tym powiadało. Mam nadzieję, że jakoś to przetrwaliście i było przyjemnie. Jeśli tak, to subskrypcja, czyli na łapkę w górę, mile widziana, czy nie Zapraszam na Instagrama. Tam dzieją się rzeczy. Tam jestem kulturalnie najbardziej zagłębiony. To, co tutaj nie znajdzie miejsca, jest tam. To, co tutaj się pojawi, tam wcześniej jest jakiś znak, że może się pojawić. No i to było na tyle, dziękuję wam za cierpliwość, mam nadzieję, że było w miarę miło, widzimy się wkrótce na kolejnej recenzji bądź podsumowaniu roku, no i cóż, dzięki, do zobaczenia, na razie, cześć!